Cześć, witam Was w kolejnym materiale na moim kanale MMA Flashback. Dziś zapraszam Was do sprawdzenia 5 propozycji walk, które w mojej opinii mogłyby odbyć się na gali KSW47, która już w marcu przyszłego roku odbędzie się w moim rodzinnym mieście, czyli w Łodzi. Oczywiście zachęcam Was do tego, abyście pisali w komentarzach swoje propozycje na pojedynki, jakie Wy chcielibyście zobaczyć na tej gali. Oraz do tego, abyście subskrybowali mój kanał oraz śledzili mnie na Facebooku, gdyż w ostatnim czasie pojawia się tu dużo ciekawych materiałów, jak wywiady z zawodnikami MMA czy relacje z gal. W ostatnim czasie pojawiła się relacja z gali Babylon, do której obejrzenia serdecznie zapraszam. Zachęcam również do obejrzenia relacji z ubiegłorocznej gali KSW42, która odbyła się właśnie w Łodzi. Linki powinniście znaleźć w opisie tego filmu. A teraz już zapraszam do posłuchania propozycji. Pierwszy zawodnik, jakiego chciałbym zobaczyć na tej gali, to Bartłomiej Kopera. Oczywiście głównym czynnikiem jest tutaj fakt, że jest to zawodnik pochodzący z Łodzi, na stałe tutaj mieszkający i trenujący, ale także to, że nie walczył od marca ubiegłego roku, czyli ubiegłego tego roku jeszcze, czyli od gali KSW42, gdzie przegrał jednogłośną decyzją z Filipem Wolańskim. Po tamtej walce Bartek miał przejść do wagi lekkiej, gdzie na KSW44 miał zmierzyć się z Łukaszem Rajewskim. Później również próbowano doprowadzić do tej walki, jednak z uwagi na to, że Łukasz w ostatnim czasie przegrał na Cage Warriors i pojawi się na gali Babylon MMA, raczej takiego pojedynku nie zobaczymy. Dlatego moją propozycją na przeciwnika dla Bartka jest Maciej Kazieczko. Maciej Kazieczko w ostatniej walce wygrał z Maćkiem Kalicińskim jednogłośną decyzją sędziowską, ale nie wydaje mi się, aby Maciek był topowym zawodnikiem, który na przykład predysponowałby teraz Maćka do tego, aby walczyć o pas mistrzowski, a jednocześnie w ostatniej walce przegrał z Gracjanem Szadziskim, także wydaje mi się, że ta walka mimo ostatniej porażki Bartka ma dużo sensu i mogłaby się tutaj odbyć. Jeśli nie Maciej Kazieczko, to może Maciej Kaliciński, który właśnie przegrał z Maćkiem Kazieczko. Strasznie to zagmatwane, dużo tych Maćków. W każdym razie jest to zawodnik, który w KSW stoczył jedną walkę, jedną przegrał. Wydaje mi się, że raczej będzie tutaj jakaś sugestia, żeby wygrał jakieś pojedynki poza KSW, jeśli chce powrócić. No ale być może jest to jakaś opcja dla Bartka Kopery. Ewentualnie ciekawym rywalem byłby również Leszek Krakowski, który od jakiegoś czasu nie walczył. W ostatniej walce wygrał dość dyskusyjną decyzją z Alfim Davisem, która wywołała wiele kontrowersji wśród kibiców MMA i nie tylko, bo głównie w sztabie szkoleniowym Alfiego Davisa. Leszek Krakowski poprzednio przegrał z Kleberem Kojkę, zapowiedział przejście do kategorii lekkiej, zresztą w tym limicie odbywała się jego ostatnia walka, także wydaje mi się, że jest to też ciekawy pojedynek. Kategorycznie zrezygnowałbym tutaj z pomysłu walki Bartka Kopery z Kamilem Szymuszowskim, o jaką tutaj dopomina się Kamil Szymuszowski, z uwagi na to, że obaj sympatyzowali, przyznawali się do tego z dwoma stojącymi naprzeciw siebie klubami piłkarskimi w Łodzi i wydaje mi się, że mogłoby to wywołać sporo kłopotów organizacyjnych i myślę, że tutaj sytuacja z Gdańska i z Adamem Wieczorkiem byłaby niczym przy tym, co mogłoby się dziać na Ważeniu, czy też na gali w Atlas Arenie, która, jak wiemy, jest usytuowana tak naprawdę na terenie stadionu ŁKS Łódź, także no, myślę, że implikowałoby to wiele niepotrzebnych problemów. Kolejna walka to Damian Janikowski kontra Marcin Wójcik. Damian Janikowski przegrał ostatnio w, myślę, że można tak to nazwać, półfinale turnieju KSW w kategorii średniej z Michałem Materlą już w pierwszej rundzie przez TKO. Tymczasem na tej samej gali Marcin Wójcik i również w półfinale tego samego turnieju przegrał w pierwszej rundzie przez kopnięcia na wątrobę ze Scottem Askamem. Jak dobrze wiemy, KSW lubi takie dość oczywiste zestawienia, które gdzieś przeplatają się na tych samych galach i gdzieś naturalnie wynikają same z siebie, także bardzo prawdopodobne, że taką walkę zobaczymy. Damian się deklarował, że chce powrócić na tej gali. Marcin wydaje mi się, że również tutaj będzie chciał zawalczyć. Tym bardziej, że walczył na poprzedniej gali w Łodzi z Perskim Księciem, wtedy jeszcze w kategorii ciężkiej. Także, jak mówiłem, wydaje mi się, że to starcie ma dużo sensu i byłoby to dość naturalne. Kolejna walka to Marcin Wrzosek kontra Daniel Torres. O tej walce mówi się bardzo dużo. Sam Marcin Wrzosek tutaj prowadzi, można powiedzieć, niejako kampanię na rzecz zorganizowania tej walki, o czym mogliście się przekonać, gdyż na moim kanale znajdziecie wywiad z Marcinem Wrzoskiem, ponad 20-minutowy, w którym myślę, że
dość jasno mówi, dlaczego chce tak szybko walki i dlaczego chce akurat, aby był to Daniel Torres. W skrócie stwierdził, że Daniela Torresa nie lubi i za nim nie przepada. To jest pierwsza sprawa. A kolejna to fakt, że ma świadomość tego, że w ostatniej walce nie pokazał wszystkiego, głównie za sprawą jakichś błędów w przygotowaniach. Myślę, że można tutaj nawet mówić o pewnych zaniedbaniach, dlatego chcę powrócić jak najszybciej, aby gdzieś zamazać to nie najlepsze wrażenie po ostatniej walce. Co tyczy się również Marcina, to fakt, że pochodzi on co prawda z Bydgoszczy, ale trenuje na co dzień w Łodzi, tutaj ma dużo kibiców, na pewno też wielu zawodników trenujących w Shark Top Team przyszłoby na te gale, tak więc uważam, że jak najbardziej wystawienie tego zawodnika na tej gali byłoby bardzo sensowne. Tym bardziej, że tak naprawdę większość zawodników, którzy pochodzą z Łodzi, walczyło już na poprzednich galach. A gdyby się dobrze nad tym zastanowić, to Marcin Wrzosek jest właśnie takim najbardziej medialnym nazwiskiem, które trenuje w Łodzi i gdzieś tutaj może wygenerować duże zainteresowanie lokalnych kibiców. Także jeśli faktycznie mamy zestawiać zawodników gala po gali, to wydaje mi się, że Marcin Wrzosek jest tutaj najlepszym wyborem i kandydatem. Jednocześnie Daniel Torres, on w ostatniej walce też do końca nie był zadowolony ze swojej dyspozycji. Wspominał o tym gdzieś na swoich mediach społecznościowych, że nie był do końca przygotowany tak, jak powinien. Dlatego również wydaje mi się, że biorąc też pod uwagę jego świetną dyspozycję w poprzedniej walce z Filipem Wolańskim, czy w ogóle przygody z polskimi zawodnikami, jak Kamil Łebkowski, czy w ostatniej walce Roman Szymański, tutaj na pewno takie starcie też wygeneruje duże zainteresowanie kibiców i na pewno będzie bardzo efektowne, bo są to dwaj efektownie walczący zawodnicy i ich obecność w klatce gwarantuje wysokie emocje. W kolejnej walce dla odmiany reprezentantka Łodzi, Karolina Owczarz. Tutaj pojawia się bardzo dużo spekulacji na temat jej przeciwniczki, gdyż tak naprawdę ta kategoria jeszcze gdzieś w Polsce nie jest tak dobrze rozwinięta, aby ją budować. To widać bardzo dobrze po tym, jak do kariery podeszła Paulina Raszewska, która po jednej przegranej właśnie z Karoliną Owczarz zrezygnowała z kariery w MMA. Także, co by nie mówić, jest to dość ciężki rynek jeszcze w tym momencie. Widziałem tutaj dużo propozycji. Basia Nalepka, Izabela Badurek, czy nawet Hanna Guiwan widziałem na jednej z takich fanowskich stron internetowych. Także no, ja osobiście uważam, że mogłaby być to Ewelina Woźniak. Ewelina Woźniak jest raczej mało znana, ale gdzieś śledząc jej media można zobaczyć, że gdzieś wspomina o KSW, dużo trenuje, też swego czasu narzekała na to, że jest duży problem ze znalezieniem dla niej rywalki, że przeciwniczki odmawiają. Wydaje mi się, że KSW może być tutaj swego rodzaju rozwiązaniem, bo wiadomo, że to też jest jakaś dodatkowa nobilitacja dla zawodnika, że może zawalczyć dla tak dużej organizacji. Dlatego ze znalezieniem rywalki wówczas dla Eweliny byłyby dużo mniejszy problem. Też z tego, co obserwowałem, zdaje się, że byłem nawet na jej walce na gali Ladies Fight Night. Jest to zawodniczka kompletna, prezentująca dość wysoki poziom, na pewno nieco powyżej, powiedzmy, takiego amatorskiego pułapu. Także czemu nie? Co do samej Karoliny Owczarz, to tutaj też za wiele tak naprawdę jeszcze powiedzieć nie możemy. Widzieliśmy jej walkę z Pauliną Raszewską, która nie potrwała za długo. Wiemy na pewno, że dość dobrze nauczyła się parteru, bo Paulinę Raszewską poddała. Dość dobrze to może dużo powiedziane, na pewno opanowała jakieś podstawy pod okiem Emila Grzelaka w klubie Shark Top Team. No i cóż, tutaj nie rzucałbym się od razu na takie nazwiska jak Izabela Badurek czy Basia Nalepka, bo trzeba pamiętać, że to jest zawodniczka, która ciągle jest gdzieś na początku swojej kariery, ale taka walka z Eweliną Woźniak wydaje mi się, że jak najbardziej. I ostatni pojedynek, jaki chciałbym zaproponować. Robię to trochę z bólem serca, bo jest to starcie delikatnie freakowe, a jak wiecie, ja może nie jestem przeciwnikiem freaków, ale nie do końca się orientuję w tym całym biznesie i ciężko mi czasem przychodzi oglądanie tych walk, bo po prostu nie wiem, kto w nich bierze udział. Ale w tej sytuacji akurat myślę, że nie będzie z tym problemu. Erko Jun, który tutaj zadebiutował jakiś czas temu w KSW i pokonał dwie gwiazdy, czyli Tomasza Oświecińskiego oraz Popka Monstera. Wydaje mi się, że mógłby zawalczyć z Akopem Szostakiem bądź Tyberiuszem Kowalczykiem. Tyberiusz mówi, że chce powrócić do KSW. Co prawda ze swoim menadżerem wspomina o tym, że są pewne warunki, jakie KSW musi spełnić, aby zawalczył po raz kolejny, ale
Jestem pewien, że tutaj dojdą do porozumienia i taka walka może się odbyć. Powrót Tiberiusza na pewno zobaczymy, a czy z Erko Yunem to jeszcze nie jest pewne. Chociaż wydaje mi się, że skoro został Erko Yun już gdzieś zaanonsowany na tą galę, to z pewnością Tiberiusz Kowalczyk to całkiem ciekawa opcja. A Koprzostak również. To zależy, czy Erko Yun będzie chciał schodzić do tej wagi półciężkiej, o czym mówił jakiś czas temu, czy nie. To było 5 moich propozycji na walki. Oczywiście pamiętajcie o tym, aby pisać w komentarzach swoje. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Pamiętajcie też o subskrybowaniu mojego kanału oraz śledzeniu mnie na Facebooku. No i cóż, do usłyszenia w kolejnym filmie.